Witam serdecznie. Moim gościem Bartłomiej Michalik, Jan Czosat, Gadżet Team. Odwrotnie. A, odwrotnie. Może być. Może być, tak. Super. Oby was sponsorzy są. Nikt się nie obrazi. Bartek, przegrywacie dzisiaj dość pokaźnie dużą ilością goli, niestety dla was z Wiśniowskim. Pierwsze pytanie, skąd ta wysoka porażka? Zresztą nie wiem, znaczy nie wiem, albo i wiem. My mamy problem trochę z poskładaniem drużyny tak, żeby z meczu na mecz grać to samo. Generalnie ćwiczymy sobie w tygodniu zawsze na jakichś sparingach, na tym sparingu nigdy nie ma całej drużyny. No ale to w związku z tym, że część chłopaków gdzieś tam gra, swoje ma jakieś tam sprawy i ciężko jest nam na treningach pozbierać tą drużynę i tak naprawdę spotykamy się tutaj takim składem na meczach ligowych. No i tak to wygląda, że czasami jak postawimy po prostu twardo na to, co gdzieś tam założymy sobie wcześniej w głowach, to ta gra zupełnie wygląda inaczej. No, graliśmy z mocnymi drużynami, jak chociażby MacBoot, czy wyniki były tam 8, 9, 6, nie? Czyli potrafimy grać z mocnymi drużynami, potrafimy się, że tak powiem, postawić, nie jesteśmy drużyną słabą, powiedzmy, tylko bardziej tak patrząc może personalnie, a jako drużyna gdzieś nie potrafimy tego tak poskładać, żeby summa summarum ta gra wyglądała jakościowo w całości, nie? I tak, ja tak to postrzegam trochę, że brakuje składu takiego u nas, nie personalnego, co takiego składnej gry, o, w ten sposób. Ale najważniejsze, że jesteście z nami, wracacie po chwilowej nieobecności, jesteście z nami, to jest najważniejsze. Trzeba też przyznać, że nie będzie utrzymania, jeżeli chodzi o drugą ligę, spadniecie do trzeciej, ale mam nadzieję, że was to nie zraża i to nie jest jakiś powód do tego, żeby rezygnować w przyszłości. My, szczerze mówiąc, wiedzieliśmy, że tutaj w tej drugiej lidze będzie ciężko, zresztą grały tu świetne drużyny, od początku wiedzieliśmy to. Chcieliśmy tak wstępnie nawet do trzeciej ligi uderzyć, żeby zacząć po prostu, ta drużyna, nie ukrywajmy, jest taka poskładana trochę od nowa, więc wiesz jak to wygląda, jaka historia Gadżetu była. Gadżet jest od początku, powiedzmy, ale dokładnie. Ten skład się troszeczkę zmieniał. I to jest taka trochę reaktywacja tego Gadżetu sprzed, że tak powiem, tam 6 czy 7 lat, bo ja przyznam się szczerze, nie grałem w lidze chyba z 5 lat albo i więcej. I chcieliśmy nawet do trzeciej ligi zacząć. Była możliwość zagrać w drugiej, wiemy, że na tą drugą ligę, przepraszam, nas nie stać. Uświadomiliśmy sobie to, nie żałujemy tej próby. Będziemy się walczyć w trzeciej lidze, także spadek nas nie zraża, walczymy dalej. Na hale też idziemy, także będzie zabawa. Pięknie, a wedle mojego przysłowia i tak jesteście zwycięzcami, bo nie siedzicie w domu, prawda? Dokładnie. Dziękuję za wywiad. Dzięki.